Gaudemater w piątek 7 października zabrzmiało na Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Podczas inauguracji roku akademickiego 2016-2017 nastąpił ważny, symboliczny moment dla uczelni. Ustępujący rektor przekazał swemu następcy insygnia władzy rektorskiej. Jak już pan rektor powiedział, atrybutami władzy rektora są insygnia. Tymi insygniami jest łańcuch i berło. Ja osobiście mam wielką satysfakcję i przyjemność, że te insygnia trafiają w bardzo dobre ręce. Panie rektorze, alma mater, nasza akademia, to uczelnia, która ciągle się rozwija. Prowadź tą uczelnię i tak zarządzaj, aby dobrnęła do statusu uniwersytetu. Kultywujemy tradycje akademickie. Niezwykle istotnym było przekazanie insygniów władzy od poprzedniego mojego rektora, a więc szanujmy tradycje. Inauguracja roku akademickiego poprzedzona mszą świętą, celebrowaną przez ekscelencję biskupa, jest niezwykle istotnym elementem inauguracji nowego roku akademickiego. Quod bonum felix faustum fortunatum quae sit. Co niechaj będzie dobre, szczęśliwe i pomyślne oraz z pomocą losu owocne. Tego dnia odbyła się także immatrykulacja nowych studentów Akademii Techniczno-Humanistycznej. Postępowaniem będę dbał o godność i honor studenta Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Dziękuję bardzo. Proszę magnificencję rektora o dokonanie aktu immatrykulacji. Ciekawe przeżycie, początek nowej drogi. Będę studiował transport. Chciałbym rozwinąć się. Przede wszystkim znaleźć pracę w branży. To jest dosyć istotne w tych czasach. Że będę wytrwale dążył do rozdobywania wiedzy i rozwoju własnej osobowości. Odnosił się z szacunkiem do władz Akademii i wszystkich członków jej społeczności. Przysięgę złożyli także nowi doktoranci bielskiej uczelni. Jeżeli to jest jedyna publiczna uczelnia na Podbeskidziu, a jest kawałek drogi tutaj do innych uczelni, takich jak na przykład w Gliwicach, czy taka jak w Krakowie, tak więc naprawdę, jeżeli ktoś chciałby połączyć pracę tutaj w Przemyśle i bezpośrednio z doktoryzowaniem się, to jest to najlepsza droga, żeby nie robić takich długich tras. Vivat Academia, vivat professores! Vivat Academia, vivat professores! Vivat membrum quod libet, vivat membra quae libet! Semper sit in